Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, Szanowni Ministrowie, Szanowni Goście. W porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju zgłaszam poprawkę. Ta poprawka dotyczy tego artykułu 7. Będzie on przeredagowany. Celem poprawki jest doprecyzowanie kwestii przejściowych w związku z uchyleniem artykułu 15 ZE ustawy o zmienianej w artykule 1. Po pierwsze, poprawka doprecyzowuje, że objęte intencją ustawodawcy cofnięcie oferty przybiera formę uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. Po drugie, poprawka wyraźnie przesądza, że uchylić będzie można się jedynie od okresu przedłużenia umowy, który jeszcze nie nastąpił. I po trzecie, poprawka doprecyzowuje tryb, w jaki ma dojść do uchylenia się od skutków prawnych oferty. Złożenie oświadczenia drugiej strony na piśmie jest to kolejny jej element, który ogranicza ryzyko powstania ewentualnych sporów interpretacyjnych w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie senatorze.